Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, to dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach magii. Dobra, wracajmy do Drenholmu, do jakże zapewne jeszcze szczęśliwego Sir Garricka Stouta. O, smoczek, zabijmy go. No, nie dość, że piękna, ale i dzielna, rzucać się na taką bestię z samymi pięściami. Bardzo, bardzo odważne. Dobra, poczekamy do rama. Przy okazji zobaczę, czy karczmarz się ode mnie odbraził. To jest jakiś Rupert. To nie. Sorry, panie. Że przeszkadzamy. Tu jest pap i karczma. Ta, on już chyba ze mną nigdy nie zagada. No cóż, trudno. Trudno. Jest pewna lokacja, w której będę chciał zejść. Teraz będę musiał sam znaleźć jej położenie. Ale to później. Póki co... póki co się przygotujmy do tego, bo o ile pamiętam, to będzie nie lada jatka. Czemu nie zabrałeś mnie? Już niedługo. Ta... niecierpliwi się. Z pewnością. No dobra, i zobaczmy, co my tu możemy sobie łyknąć przed walką. Zwiększa szybkość. To się przyda. Coś poza tym. Miałem też jakąś miksturę kamiennej skóry. A no właśnie. Sobie odłożę na bok. Kiedy się wszystko zacznie, to sobie to łyknę. Czy coś poza tym jeszcze mogę się jakoś przygotować? Rozproszenie, wykrycie, gaszenie życia. Mógłbym mu zgasić, spróbować zgasić. To by trochę ułatwiło sprawę. Mam pierścień odporności na trucizny, co jest bardzo ważne, ponieważ Sir Garrick ma zatruty miecz. No i co poza tym? Kontrola umysłu, przywołanie nieumarłego. Wsparcie bestii. Wsparcie bestii jest bezużyteczne. No dobra. Ruszajmy w tańce. Jest ze mną Lady Druella i chcę cię poślubić. Dobrze się spisałeś. Nie przypuszczałem, że uda ci się podołać temu zadaniu. Mówisz więc, że się zgodziła? Zgadzam się mnie poślubić w zamian za wzrok Atkina? Tak, zgadza się. Ta. Ach, pani Nat, nie wiesz, jak bardzo pragnąłem cię ujrzeć. Przejdźmy teraz do rzeczy. Oto mikstura, o której wcześniej wspomniałem. Dostarczył dodatki na czembeczca w Stillwater. Chcę otrzymać moje szkolenie. Szkolenie? A, tak. Wypełniłeś moją część umowy. Dobrze, udzielę ci tego szkolenia. Jesteś teraz mistrzem. Możesz się poszczycić tytułem, który jest równy mojemu. Wątpię jednak, czy kiedykolwiek dorównasz mi umiejętnościom. Teraz opuść to miejsce. Czeka na mnie panna młoda i ciepłe łóżko. Cóż, sądzę, że nadszedł czas, byś zapłacił za podłości, jakich się dopuściłeś. Ta, poziom zatrucia 93. Będziemy musieli się tym zająć za chwilę. Wow, patrzcie, jak wszyscy zrzucają czary na prawo i lewo. Nie masz, zobaczyli, że walka jest nie byle poziomu. Dobra, weźmiemy to. Kamień z skóry również. Nie masz, wszyscy się na nas, wszystkie baty na mnie idą. Przywdzieję moją laskę. Jak zwykle muszę zrobić miejsce na tarczę. Dobra. No i teraz zobaczmy, jak ta pełna zbroja płytowa Garricka Stouta poradzi sobie z uderzeniem pioruna. Tak myślałem! Nie najlepiej! Muszę się podleczyć. Okej, nieważne.
Kto to tak zaszarżował? Smithy? Kula ognia? Ładnie. Okej, więcej jeszcze strażników, idzie pomoc. Ups. Niepotrzebnie zmarnowałem turę, jeszcze tamten gość żył. Okej. Nasi towarzysze ogarnęli. Patrzcie, czary lecą na lewo i prawo. Aż mi oglądać. Wsparcie... Wow, kto to rzucił wsparcie bestii? Virgil? Virgil ma wsparcie bestii? Wow, będę musiał zajrzeć. W sumie już nie potrzebuję tej laski. Ta mikstura szybkości też dużo pomogła. Patrzcie, ile mamy punktów akcji. No dobra, no i to tyle. Gdzie jest Lady Druella? Nie żyje. Musiała zabić jedną z ognistych kul. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Wiecie co? Wypiję tą miksturę przed walką. Włączę turową walkę. Ta... Proszę cię, proszę cię, nie zabijaj jej. Za późno. Chyba będziemy musieli go wyłączyć z drużyny na czas tej walki. Serio. Odeksportujemy go gdzieś w bezpieczne miejsce. Poczekasz tu sobie. Joromund chyba nie rzuca fireballami na lewo i prawo. Więc zaryzykuję i zostawię go. Dobra. Buffy. I... Dobra, spróbujmy to jeszcze raz. Dobra. Tak jak wcześniej, zaczniemy od magii. Aczkolwiek muszę być ostrożny z tą magią, ponieważ ci również zadają duże obrażenia w punktach wytrzymałości. Tylko 21. Ciekawe. Uła! Tego nie chciałem zrobić. Ktoś uleczy Virgila, proszę. Nie. Okej, Virgil się sam uleczył. Dobrze z jego strony. On też włada fireballami. Na szczęście nie rzucił nic w Lady Druellą. Pies otrzymuje baty, ale przeżyje. Kurczę. Będę obserwował całą walkę z poziomu ziemi. Kto to się zamienił w żywołaka ognia? Robot jest tutaj. Serio. A, to był przywołany żywołak ognia. Fajnie. Więc złoto. Oczy Sir Garricka Sauta. Zwój rozproszenia magii. Okej, mamy też prostą zbroję płytową, którą gdzieś zaraz wsadzimy. A gdzie jest ta mikstura? Lek na ślepotę jest. No i dobra. Ładnie pozamiatane. Wow! Żabi pysk, metalowe buty. Dużo rzeczy. Dużo fajnych rzeczy. Na które nie mają miejsca, jak zwykle. Lady Druella.
Spokojnie, możecie się bić. Czy teraz pójdziemy do Atkina? Proszę, zabierz miksturę leczniczą dla Atkina. Chyba mieszka w Stillwater. Ja pozostanę tutaj. Nie pójdziesz ze mną? Tak bardzo go kocham, lecz nie jestem pewna, czy jego uczuć po tym... do mnie po tym, co zaszło. Proszę, powiedz mu, że tu jestem. Może się do mnie przyłączyć, jeżeli tego pragnie. Dobra, zrobię tak, jak sobie życzysz, Lady Truello. Okej. Więcej złych panów. A mówiąc złych panów, mam na myśli dobrych panów. Może trochę nam spadł ten wskaźnik dobra po takiej jadce. Okej, tu jest jakieś... pierwsza notatka mistrza skradania. A, to ciekawe. Wow, łuk kompozytowy. To musi być warte czegoś. Tylko zrobimy na to miejsce. A i damy to podtrzymać, powiedzmy, Virgilowi. Kapitan elitarnych łuczników. Fajnie. A to zbroję. To zbroję też chcę zabrać. Wygląda fajnie. I tam będę musiał coś oddać Virgilowi. Ciach, 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 ciach. I powinna już wchodzić. Nie. Ta, jeszcze jeden. Jeszcze jeden rządek muszę wyczyścić. Te. Teraz wyjdzie. Ładnie. Ty potrzymasz. Tak, trochę cię to obciąży. Ale kogo to obchodzi? Kto tym potrzyma? Też możesz? Umiarkowane obciążenie. Ale spoko. Daję sobie radę. Wgnieciona tarcza. Spoko, wezmę. Weźmy Smitha też. Musisz już czekać. Twoje kule ogniste są z powrotem pożądane. No i zobaczmy. Też jeszcze ciężki miecz, w którym również nie mam miejsca. Wow, jest naprawdę duży. Jeszcze żabi pysk. A, komu możemy wręczyć ten żabi pysk? Virgilowi, tobie? Tak, fajnie. To teraz ten hełm. Ty nie nosisz hełmów. Jorumund nie ma hełmu. No to ty trzymaj. Zardzewiały miecz? Po co ci zardzewiały miecz? Gdzie położyłem ten hełm? A, tutaj. Ta. Umiarkowane obciążenie, dobra. Zrobimy coś z tym zardzewiałym mieczem i powinien być ok. Dobra. Teraz to. Są już techniczne buty. I kolcze, rękawice to już nie jest interesująca rzecz. Dobra. Sir Garyk ma jeszcze topór dobrej jakości, ale... ale mech. No i dobra. Czy możemy komuś dać te buty? Może ja bym wziął? Obrona plus 8... A nie, raczej to są mechaniczne, więc Magnus. Okej, okay, a chce może ktoś znoszone buty? Smithy masz, Virgil masz. Wszyscy mają buty. Fajnie. Dobra. Komuś damy jeszcze ten duży miecz. A ta, Virgil chce ten ciężki miecz, ale sprzedamy go. Ponieważ nikt nie jest na tyle silny u nas, żeby się nim posługiwać. Ten miecz możemy wyrzucić. Okej, okay. A właśnie, ile ty masz siły? 14. Wow, walka wręcz mistrz! Nie wiedziałem w ogóle, że ktoś może osiągnąć mistrza z naszych towarzyszy. Najwidoczniej może. No i dobra. To tyle. Możemy się stąd zrywać. Możemy od razu pójść do...
To Stillwater. Aż czemu by nie? Zdobędziemy trening i wszyscy będą szczęśliwi. Wszyscy po raz poza Sir Gerrickiem Stoutem, który nie żyje, ale jemu się należało. Jemu się należało. A, brać ich. A to nie ten uciekł. Tam też uciekł. Dobra. Podróżując przez Arkanum. Naprawdę, czar teleportu znacznie by przyspieszył sprawę. Ale nie wiem, czy mam aż tyle punktów, żeby zdobyć. Nie, w sumie jakbym chciał, to mógłbym zdobyć ten czar teleportu. Ale chyba nie jest to aż na tyle potrzebne. Zanim się dojdzie do teleportu, po drodze jest kilka niezbyt potrzebnych zaklęć. Więc chyba nie będę sobie zawracał im głowy. No, bierzcie go. Dobra. Doły ognia jeszcze musimy odwiedzić. Ale to w swoim czasie. Zobaczmy. Teleportacja, tak. Zawirowanie przestrzeni. Przenosi się do zaznaczonego czar na wskazane pole. Taki flash. Niewidzialna siła. Tak, ściana. Niezbyt potrzebne czary. Ale otwarcie zamków chyba wezmę. Ponieważ już mnie zaczynają denerwować te wszystkie rzucanie fireballami w zamknięte skrzynie. Poczekajmy do rana. I dalej nie ma muzyki. No nic. Czy jest to jakiś kowal? Mam na myśli w Stillwater. Gdzieś tu był kowal. To chyba ten, którego uprowadzono. Ta... Pikachu oferuje już usługi swoje. Może i nie. Nie, chwila. What is it that you want of me? A właśnie, Virgilu, pokaż ty mi się. Czy naprawdę teraz deszcz? Nie. Rozumiem, musiał zużyć ten scroll, który mu dałem przy wołania bestii. Kwipunek ta. Zużył. To ciekawe wiedzieć, że NPC jednak zużywają takie rzeczy. Okej, dobra. Virgilu. Wiem, że podoba ci się ten miecz, ale nie, on jest dla ciebie za ciężki. Ten miecz też jest dla ciebie za ciężki, ale jest za ciężki trochę mniej. Ciekawe, może on potrafi naprawić sobie psute rzeczy. Aż się tego dowiemy. Perryman Smith. Potrafisz to naprawić? Nie. Trudno. Chyba będziemy musieli się pożegnać z tą kapotą. A tymczasem... Ty. Otrzymaj te rzeczy i sprzedajmy to. Ciach. Czy
400 monet drogą nie chodzi. Tak. Okej. Okay. I teraz zabierz mi im rzeczy. Nie potrzebujesz tego. A ty nie potrzebujesz tych rzeczy. A, jeszcze łuk kompozytowy. Zapomniałem o nim. Ajdź. No nic, trudno. Ktoś inny zapewne będzie chciał tego kupić. To kupić. Poprawność chromatyczna jest bardzo ważna. Dobra, tu jest Atkin, więc chodźmy, pogadajmy z nim. Mam dla ciebie... Mam oczy Sir Garricka Stouta. Ta, wiedziałem, że się nadasz. Daj mi je, proszę, weź je. Wiedziałem, że tam doczekam mojej zemsty. Teraz zapłaciłeś za swoje zbrojnie. Moja zemsta. Co z moim treningiem, panie Chambers? Oczywiście, mój synu, cokolwiek sobie zażyczysz, przyby pozbyć się tej przeklętej kreatury z tego świata, zabijając Stouta, udowodniłeś swoje zdolności w sztuce, którą praktykujesz. Ja przynieść podarek. Od Lady Drueli. Co przesyła? Miksturę. Powiedziano mi, że przywróci ci ona wzrok. Przywróci mi wzrok? Gdzie zdobyła coś takiego? Czy to jakieś oszustwo? Garrick próbował zmusić ją do małżeństwa, w zamian za tę miksturę. Złośliwa, sprytna bestia. Gdzie kończy się katalog jego zbrodni? Dobrze, że pozbyłeś się go z tego świata. Na co czekasz? Daj mi miksturę. Proszę, pij na zdrowie. Tak? Okej. Okay. Widzę, bogom niech będą dzięki, niech wcześniej nie słyszałem takiej magii, ten potwór musiał słono zapłacić za ten napój. Dzięki ci, proszę, co z Drelą? Mieszka teraz w Drenholmie, nie była pewna, czy wciąż ją kochasz. Moja miłość do niej nie osłabła ani na chwilę, natychmiast wyruszam. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, jesteś szlachetnym wojownikiem, niech bogowie błogosławią w twojej podróży. Okej, okay, dobra. Moglibyśmy go zabić, ale... Pokiego czorta. I w ten oto prosty sposób mniej więcej staliśmy się jednocześnie mistrzem uników i mistrzem walki wręcz. Brawo my! Świetna robota. Świetna. Okej, okay, a Varomon coś się pieklił. Teraz zdobyliśmy 100% wskaźnika charakteru. On ma 0, więc... Dlatego się pieklił, ale może mówił, że niby odejdzie, ale może wszystko będzie ok. Niedługo postaram się zdobyć mistrzostwo perswazji, co dzięki czemu postaci nie powinny zwracać na charakter, więc może uda mi się go zatrzymać. Ok, co teraz możemy jeszcze robić? Zobaczmy mapę świata. Musimy odwiedzić tak, doły ognia, musimy zdobyć ten sztylet, który zabije demona. Niedaleko Drenholmu jest jedno miejsce, które również chciałem odwiedzić. Potem możemy pójść do Quintary, oddać tą mithrilową brachę. Jest jeszcze parę innych miejsc, które można zbadać, a potem, cóż, pozostaje nam tylko wrócić do Caladonu i kontynuować wątek główny. I parę innych jeszcze rzeczy, które dokończymy w Caladonie. Więc to wszystko będzie się działo w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że jesteście podekscytowani. I tak dalej, itp. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i widzimy się w przyszłości. Słyszymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i cześć. Na razie.